W przestrzeni publicznej ukazuje się coraz więcej poszlak mówiących o wewnętrznych problemach wśród najbliższych współpracowników Putina. Czy władza Putina jest zagrożona? Amerykański Instytut Badań nad Wojną stwierdził, że Putin w znacznym stopniu utracił kontrolę nad przestrzenią informacyjną w Rosji. Teraz nie ma już możliwości naprawienia tej sytuacji. Ze względu na toczące się na Kremlu wewnętrzne konflikty Według instytutu potwierdzają to ostatnie słowa wypowiedzi rzeczniczki rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej. Tu mamy tweet instytutu, w którym jest o tym mowa oraz o słowach Zacharowej. Na Kremlu uwidacznia się pogorszenie sytuacji i kluczowi ludzie z otoczenia Putina są skonfliktowani. Nie jest jasne, dlaczego Zacharowa, doświadczona rzeczniczka wysokiego szczebla, miałaby otwarcie przyznać się do tych problemów w środowisku publicznym. Na pewno jest to część jakiejś gry, ale nie znając wszystkich informacji, ciężko jest ocenić, co kieruje Zacharową. Czy Putin może stracić władzę? Na ten moment jeszcze nie, ale widać, że uwidaczniają się wewnętrzne konflikty i jego pozycja słabnie. Ja nazywam się Kamilus, a oglądaliście kanał Weź tabletkę.